dzisiaj miało być inaczej. Zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy jubileusz. Minęło już 10 lat od nagrania pierwszego programu 50-15. Mamy zatem jubileusz i okazję do zaproszenia dawnych prowadzących programu, już i 20-latków. To oni 10 lat temu prowadzili pierwszy program 50-15. Dziś może się trochę zmienili, ale chyba humor i temperament pozostał ten sam. Zresztą zaraz się o tym przekonamy. Aha, muszę wam jeszcze powiedzieć, że to spotkanie po latach jest dla nich niespodzianką. My również jesteśmy mile zaskoczeni, że wszyscy przyszli. Tu na Telebimie pokazywać będziemy wam, jak i im, fragmenty starych programów. Zobaczymy, czy sobie je przypomną. No to zaczynamy! Witam. Cisza! To się można domyślić. Ale ja mam wrażenie, że to był taki program, kiedy myśmy dzieciom kazali, żeby oni sobie, żeby spakowali te dzieci tak spakowali się, co bierzesz ze sobą na wakacje. Pamiętacie? I wtedy chyba Rafał wziął taką wielką maskę do pływania, rurkę, tranzystor. Ja się go pytam, Rafał, a po co ci tranzystor? Będę pływał z nim. I mówię, ale jak będziesz, bo on taki malutki był, wcale nie taki duży, jak teraz mówi. Woreczek foliowy go sobie zapakował. Ja byłam w tym namiocie, Rafał był w tym namiocie, ale ja zupełnie nie. Ja byłem poza namiotem. Tak. I teraz jest pytanie, kto jest stary? Kto jest stary? Że oni sobie nie mogą przypomnieć, a my jeszcze jako tako. Dzień dobry. Wiecie, kim ja jestem? Ja jestem głosem. Znaczy może byłem głosem. Właściwie to byłem głosem. W każdym razie trochę mnie było słychać w niektórych programach 50-15. A pamiętam szczególnie pierwszy, kiedy ja byłem bardzo przestraszony, bo to był pomysł, którego nigdy wcześniej nie wypróbowywałem. A po drugie, to był kontakt z dziećmi. Ja się trochę bałem, bo z dziećmi też nie miałem za bardzo doświadczeń. I wyszło śmiesznie, dlatego że ja siedziałem w takim pomieszczeniu na górze nad studiem i widziałem studio i przez szybę, i na ekranach monitorów. I myślałem, że dzieci będą bardzo mnie słuchały. I przez pół godziny byłem zdziwiony, bo dzieci mnie w ogóle nie słuchały. Ja starałem się coś tam mówić, nawet coraz głośniej mówiłem, potem już bardzo głośno mówiłem. A jak już tak głośno mówiłem, że mnie było słychać w Łodzi, to się okazało, że głośnik, przez który mnie miało być słychać na dole, nie był za bardzo włączony, więc ja mówiłem tylko do siebie. Już myślałem, że się do niczego nie nadaje, a potem ta pani włączyła ten głośnik i się okazało, że ja bardzo głośno krzyczę w studiu. I dzieci się przestraszyły. A potem już mówiłem normalnie i czasem mnie słuchały. To tak było pierwszy raz. Pokażemy filmy, jakie chcecie, zgadywania nie
Czy wiecie, czyje to nogi? Czepiali, wielkie ciężkie żelaza stali. I to żadnego A w piątym stoi. A czy będzie w siódmym? W szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna pęka. W siódmym dębowe stoły i szafy, szóstym niedźwiedź i dwie żyrafy. A co w dziewiątym? W dziewiątym same tłuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sama nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów. Ja się wytężyłam. Każdy nie wie, jak się wytężał. To nie udźwignął taki to ciężar. O, jaki ciężar! Nagle gwizd, nagle świst, baragun, koła wrót. Ola, jak już w ogóle! Ruszyła maszyna, po szynach odpala. I biegu przyspiesza, i gna coraz więcej, i dudni i stumka, łomoce i pędzi. Karolina, słuchaj, to jak to było z tą piosenką tak naprawdę? Powiedz wszystko od początku. Przyznaj się.
Nie pamiętasz sama, jak mnie namawiałaś do zaśpiewania tej piosenki? To była piosenka, którą napisał mi tatuś. Nie, na pewno cię nie namawiałam, sama bym chciała zaśpiewać. Tą piosenkę napisał dla mnie tata, ja chyba wtedy miałam faktycznie 9 lat miałam wtedy nie, i to był, czy mniej? No daj spokój, no popatrz. No w każdym razie gdzieś coś koło, no 8-9, dobrze. Tata nagrał piosenkę do słów Juliana Tuwima, to była Lokomotywa, no i chórki robiła Sandra. Słuchajcie, więc dzisiaj już może nie będziemy tańczyć ani śpiewać, ale zapraszam was do posłuchania bajki Beaty Krupskiej o smokach. Moja ulubiona bajka. Krokodyl siedział na skarpie nad rzeką, z gitarą opartą o kolano i nucił coś do siebie cichutko. Był to starszy już krokodyl, trochę siwy, bardzo szczupły, a nawet kościsty. Oczy miał duże, melancholijne, a w pysku bardzo dużo zębów. Henia i żaba podeszły do niego. Żaba była sina ze strachu, a żabie nogi, ubrane w podkolanówki i obute w nowe pepegi, trzęsły się i uginały pod nią, ale dzielnie powiedziała: dzień dobry panu. Krokodyl kiwnął przyjaźnie głową makrałcheni, a potem przyjrzał się badawczo żabie. Skąd taka ładna żaba? Zapytał. Żaba się zakrztusiła, a Henia powiedziała dobrotliwie, poklebując żabę po plecach: to nasza domowa żaba. Chcę jej uszyć sukienkę wieczorową i przyszłam do ciebie z prośbą o pomoc. Mruknął krokodyl, nie odrywając oczu od żaby. Ładna żaba, sinopopielata, to ciekawy kolor. Chyba jakiś rzadki gatunek żaby. No, no nic, dodał głośniej. Uszyjemy tę sukienkę. Zrobimy z żaby elegantkę. Ale najpierw, moja śliczna, zaśpiewam ci piosenkę o żabie. Nie o takiej ładnej jak ty oczywiście. Żaba była tak oszołomiona pochwałami, że była gotowa wysłuchać 100 piosenek o czymkolwiek. Usiadła na trawie obok Heni, a krokodyl zaczął śpiewać. W małym lasku, blisko rzeki, zamieszkała żaba. Raki żaby nie lubiły, biada żabie, biada. Och, jaka przepiękna piosenka, jęknęła z zachwytem żaba. Prześliczna. Sam ją ułożyłeś? Sam, słowa też sam napisałem. Po prostu jestem zdolny. Krokodyl poprawił strunę w gitarze. Ale skoro tak miłe dziewczyny mnie tu odwiedziły, to zaśpiewam wam jeszcze. Ta piosenka nazywa się Krokodyle Blues, o krokodylach. Posłuchajcie. Leży krokodyl na kanapie, z nosa mu kapie, z oczu mu kapie, chustkę do nosa trzyma w łapie. Krokodyle Blues. Gdybym ja był krokodylem, nie chciałbym mieszkać gdzieś nad Nilem, wolałbym leżeć na kanapie, patrzeć jak łza za łzą mi kapie. Krokodyle Blues, krokodyle Blues. Zaraz, krokodylu, zaprotestowała Henia. Dlaczego śpiewasz, gdybym ja był krokodylem? Przecież nim jesteś. Bo to jest śpiewane w trzeciej osobie. Nie, w pierwszej osobie. Nie upieraj się, moja droga, zmarszczył brwi krokodyl. Pierwszą osobą jestem ja. A każdy, kto nie jest krokodylem, a chciałby nim być, jest trzecią osobą. No niech ci będzie. Czy zaśpiewasz coś jeszcze? Nie, bo zachrypnę. Muszę zrobić przerwę i napić się kawy ze śmietanką. A potem obiad. I tu krokodyl spojrzał na żabę. Żaba natychmiast zrobiła się znów popielato sina ze strachu i skuliła się w mały kłębuszek. Czy zjesz ze mną obiad? Zapytał ją krokodyl. Żabie zimny pot wystąpił na czoło. Trzęsącym się głosem zapytała: a co będziemy jedli? Pierogi. Z czym? Dopytywała się dalej żaba, bliska już omdlenia. Ze śliwkami, czyli knedle. Lubisz? Pa, 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 pa,
bardzo lubię, nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo. Od dziś będzie to moje ulubione danie. Henia powiedziała trochę urażonym głosem. Makrauchenie również lubią knedle. To też będą jadły, roześmiał się krokodyl. Niech się uspokoją, starczy dla wszystkich. Kochani, wszystkiego najlepszego! A gdzie głos? Przemyciliście tu jakiegoś chłopca, którego nie znam. Jak to jest? Tak, to jest też nasz kolega z podwórka. Ma na imię Marcin. On bardzo chciał zobaczyć studio telewizyjne. Aha, i wy już realizowaliście to życzenie, tak? Tak. No Marcin, to przedstaw się teraz wszystkim. Nazywam się Marcin Wieczorkiewicz. Tak? I gdzie pracujesz? Czy jesteś inżynierem? Nie. Chodzisz do szkoły? Chodzę. Do której klasy? Trzeciej. Jesteś najlepszym uczniem w klasie, tak? No dobrze, ale skoro już protekcja zadziałała i zostałeś wprowadzony, to powiedz jeszcze, czym się interesujesz na przykład. Interesuję się sportem, najbardziej piłką nożną i muzyką rockową. Rockową, tak? A jaki zespół lubisz? Perfect. Chciałbyś kiedyś grać na gitarze? Tak. No, zobaczymy, za parę lat się uda. Ale teraz wypróbujemy ciebie, czy poza tym, że wpadłeś obejrzeć telewizję od środka, czy przydasz nam się w programie. Spróbuj zapowiedzieć film o plastelinkach. Oglądałeś to kiedyś? Oglądałem. No, więc jakbyś to zapowiedział tak, żeby zaciekawić innych. Spróbuj. Poszukaj kamery najpierw, bo jesteś pierwszy raz, więc nie wiesz. Widzisz światełko nad kamerą? Widzę. I popatrz się w tą szybę i wtedy będzie tak wyglądał, jakbyś patrzył na wszystkich, którzy oglądają telewizję. Popatrz jeszcze raz. Do środka, potem do środka, do tego ciemnego otworu. I jak już popatrzysz, światełko się zapali, to zapowiedz ładny film o plastelinkach. Nie denerwuj się spokojnie. Chcielibyśmy teraz zaprosić dzieci oraz dorosłych na film pod tytułem Plastelinki. I uśmiechnij się do kamery. Chciało mieć grać na gitarze i gra? Nie, Marcin, powiedz jak to było z tym plastelinkami, tak? Nie, ja pamiętam, jak wrażenia po pierwszym dniu? Ja byłem sztywny ze strachu wtedy. W ogóle wlazłem w wielkie pomieszczenie jakieś, nie wiedziałem w ogóle gdzie jestem, tutaj chciałem być w telewizji, nagle patrzę kamera i mówię plastelinki, dorośli, dzieci, w ogóle wszystko. Ale zainteresowania te same? Zainteresowania w sumie tak, może się piłka nożna zmieniła. Ale co, grasz na gitarze, tak? No, tak. No teraz gram na takiej grubszej, na basowej. Co ty teraz robisz, Marcin? Uczę się. Nie jestem w trzeciej klasie, nie jestem najlepszym uczniem. Tak, nie jesteś. A nigdy nie byłeś? Nie było takiego momentu w karierze? Nie. Kolej teraz na życzenie Sandry. Powiedziała nam, że bardzo by chciała zagrać na prawdziwym fortepianie. Zresztą uprzedziła również, że nie umie grać, ale zaznaczyła, że ma w głowie pewną melodyjkę. Tak, Sandra? Miałaś? Tak. No a my w obawie, żeby ta melodyjka po drodze do fortepianu nie uciekła, poprosiliśmy pana Włodzimierza Korcza, kompozytora, aby pomógł ją utrwalić i rozwinąć. Jak to wygląda? Ile to jest taktów? Jakie to jest metrum? Poczekaj, jak to się zaczyna? Pierwsze próby są zawsze ciężkie. Sandra, czy wydałaś już płytę? Nie, niestety nie
zamierzam, w ogóle tego nie pamiętam, w ogóle, że coś takiego miało jak miejsce. Jak może? No, po raz pierwszy. Sandra, a grasz trochę na fortepianie? Czy pociągnęło cię to do czegoś? Nie, to chyba się na tym skończyło. Czy rozwinęłaś ten motyw? A grasz na jakimś innym instrumencie? Nie, nie, w ogóle nie mam nic wspólnego z muzyką, nie wiem naprawdę skąd. A z czym masz coś wspólnego, Sandra? Bo wtedy byłaś strasznie malutka, co teraz robisz? Ja teraz uczę się. Co no, odpowiedź wymijająca. No, w zasadzie gdzie wszystko. W jakiej szkole? Szkoła biznesu i administracji. Wow! No. Tak. Tak zwane nowe czasy nadchodzą. I ty jesteś do nich dobrze przygotowana, jak rozumiem. Znaczy ja dopiero zaczynam. A potem zaraz biznes i tak. I show. Może coś zarobię na tym. No, show. No. Tak. Grube pieniądze. Ale słuchaj, ta melodia to od razu w ucho wpada. No, oczywiście. A jaki skomplikowany. Marnuje się, trzeba teraz wrócić do tego koncertu. Może i coś wyjdzie w końcu. No czekaj, na razie wychodzi. A to skupienie na twarzy. No. Tylko ten pan jej przeszkadza. Słuchaj, może zostaniesz. Bo to o to chodziło. Tu już byłaś za mną. Prędzej. Ale jesteś o, dobra. Teraz to naprawdę tak szybko się dało. Gratulacja. Jak na tym się skończyło, to idzie dobrze. Zabraj się to robi. Proszę bardzo. Jakieś biznesy. Wrócę do domu i się zastanowię nad tym. Wróci do domu i podejmie decyzję życiową. Rzeczywiście grała. Kochani, ale nas fajnie grają. Stulecie Telewizji Polskiej, dziesięciolecie 50-15. Myślę, że wiecie, że w tym roku Beatlesi mają swój potrójny jubileusz. 30 lat mija od wydania ich pierwszego singla Love Me Do i zarazem od ich pierwszego sukcesu. 25-lecie obchodzi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych longplay tego wieku. No i 18 czerwca tego roku Paul McCartney ukończył 50 rok życia. Obchodził ten dzień mało uroczyście, w domu z rodziną i gronem najbliższych przyjaciół. Natomiast gdy świętował 20. rocznicę ślubu w 1989 roku, kazał do swojej żony sprowadzić ze Stanów samolotem pizzę, której średnica wynosiła 2,5 metra. Równie hucznie uczczono pamięć Johna Lennona w rocznicę jego 50. urodzin. Hucznie, bo w Liverpoolu odbył się koncert poświęcony jego twórczości. Największą niespodziankę sprawił wszystkim Paul McCartney, który przyjechał na drugi dzień i kontynuując jakby ten koncert, wykonał własną wiązankę utworów Johna. Beatlesi, gdy byli młodsi, znacznie chętniej spotykali się wraz z przyjaciółmi. W ogóle zaczynali swoją karierę, przegrywając na prywatkach. Kiedy byli bardziej sławni, organizowanie imprez, na których mogli się spotkać z najbliższymi przyjaciółmi, zaczęło być kłopotliwe. Dzień, w którym Paul ukończył 21 lat, czyli według prawa brytyjskiego stał się pełnoletni, Beatlesi najpierw spędzili w studiu, a potem mieli w planach udanie się do mieszkania McCartneyów. Lecz tłum fanów stojący na ulicy przed tym domem skutecznie uniemożliwił ich zamiary. W takiej sytuacji przyjęcie musiało zostać przeniesione do domu ciotki Paula. Zresztą zostało ono zorganizowane z wielkim rozmachem. Grały dwa zespoły, jednym z nich było trio The Scaffold, w którym grał Mike McGill, młodszy brat Paula McCartneya. Właściwie było to ich ostatnie, w pełni prywatne spotkanie ze znajomymi, bo na późniejsze uroczystości, takie jak śluby, urodziny czy premiery, byli już zmuszeni zapraszać krytyków, producentów i tym podobnych. I jak tu się nie dziwić skromności, z jaką zostały wyprawione 50. urodziny Paula McCartneya. Zobaczymy w lutym, w jaki sposób George Harrison wejdzie w ten złoty wiek. Może doczekamy się jakiegoś koncertu. Kto wie, trzymajmy kciuki. A teraz posłuchajcie, jak Kamila śpiewa Beatlesów. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I
believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play, now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Dla ciebie. 14-15 listopada w sali kongresowej koncert pod tytułem Piosenki The Beatles, a u nas koncert trwa przez cały czas. Dzisiaj w studiu gościmy Kamilę. Hej, jestem uczennicą pierwszej klasy ELO. 15 lat. Dokładnie. Słuchaj, lubisz tak Beatlesów rzeczywiście? Tak, myślę, że mogę powiedzieć, że tak i dlatego chyba i gram. Jest co? Na pewno. Słuchaj, ten instrument jest straszliwie skomplikowany. Musisz chodzić do szkoły muzycznej chyba. Jestem uczennicą pierwszego roku szkoły muzycznej drugiego stopnia na ulicy Bydnarskiej. Słuchaj, a masz jakieś pozamuzyczne zainteresowania? Tak. Pasjonuje mnie żeglarstwo i jeszcze fotografia. Z tym, że no nie mam zbyt dużo czasu, ale w wolnych chwilach, które zdarzają się bardzo rzadko, ale jednak. A w szkole masz jakiś ulubiony przedmiot, oprócz muzyki? Tak. Co prawda muzyki w liceum nie mam jako przedmiotu, ale bardzo lubię język polski, dlatego jestem na profilu humanistycznym. Dzięki ci za rozmowę i zamieniam się w słuch. Yesterday. Mamy teraz dla was kolejną zagadkę. Oto tajemnicza postać 5015, zaraz pojawi się na telebimie. A wy musicie odgadnąć, kim ona jest. Aha, i tajemnicza postać odpowiada na pytania tylko tak lub nie. Widzicie już kawałek? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani jest od początku związana z naszym programem? Tak. Od samego początku? Tak. Czy pani wymyśliła nasz program? Tak. Proszę, zapraszamy do studia. Tutaj miejsce proszę już. Słuchajcie, wysłała się tutaj do was, bo wyobraźcie sobie, posadzili mnie w jakiejś dziupli, gdzie było strasznie sztywno, wpięli mi do ucha mikrofon, tu mi przypięli mikrofon, wy to wszystko znacie, ale ja nie miałam z tym kontaktu przez 10 lat, więc nagle się strasznie usztywniłam i postanowiłam tutaj wpaść do was. A to wszystko po to, żeby nas rozłączyć. Zobaczyć was, zadowolić wszystkich. Weźcie tego szczeniaka, bo mi wyżera. Czy wiecie, o co chodzi? Tak, jest. Oczywiście. Reflektor. A bum na kranie, pamiętacie? Tak. No to jest mikrofon, który jest nad nami akurat.
A nic nie zapomnę. Nie! Słuchajcie, naprawdę jest mi ogromnie miło widzieć wasze buzie, bo to jednak sporo lat minęło. Muszę powiedzieć, że dużo lepiej się czuję w roli osoby, która aranżuje sytuację, niż która musi brać udział w takich sytuacjach. Wyglądacie fantastycznie. Dziękujemy. Życzę wam, żeby wam się w życiu wiodło jak najlepiej, żebyście pamiętali o programie 5-10-15, żebyście pamiętali, skąd się wywodzicie. To chwilę nie zapomniałam. Tak. Kawałek życia w końcu. I żeby w przyszłości, za jakieś 10 lat, ta grupa, która jest przed nami, mogła tak samo pięknie powiedzieć, jak przed chwilą Karolina. Życzę wam wielu sukcesów, a tych sukcesów życzę wam przede wszystkim po to, żeby widzowie byli zadowoleni. Ponieważ program idzie w dalszym ciągu, jest taka następna pozycja, którą już jakby troszkę wywołaliśmy tymi rozmowami o szczeniakach i o bumach. Słownik wyrazów telewizyjnych. Słowniczek niektórych wyrażeń telewizyjnych. Kamera poszła. Od tego zaczyna się każde nagranie. Oczywiście nie znaczy to, że kamera poszła. Wyszła. Lecz to, że została włączona. Z kamerą związane są również wyrażenia najazd i odjazd. Odjazd, oddalenie się kamery od obiektu, czyli ode mnie. Panie Janku, proszę wrócić, za daleko. Najazd, jazda kamery w kierunku obiektu. Interkom. To urządzenie pozwala porozumiewać się reżyserowi, siedzącemu tam w reżyserce, ze mną w studiu. Panie Jakubie, przerwa o 15? Aha. W piątą stronę. Jest to bardzo potrzebne urządzenie. Mydło, czyli brak ostrości. Dziękuję, proszę już mnie nie rozmydlać. Ostrość, proszę! Tak, ten sygnał. Ten dżingielek. Do dzisiaj powoduje u mnie jakieś straszne perturbacje. Pamięliście przeboju. Ja sam jestem już w klasie maturalnej, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to w moich muzycznych zainteresowaniach i odwrotnie. Ale do rzeczy. Do rzeczy. Saszka, pamiętasz, jak ci się ręce trzęsły, jak grałeś na gitarze, bo ty miałeś tam taką wstawkę. Wschodzącego słońca, jak dziś pamiętam. Zawsze się zaczynało. Trzęsąca się ręka, sam. Zaczynała program, tak, to był w ogóle pierwszy, wiesz, że ja, bo to było tak, że jakoś jestem chyba najstarszy ze wszystkich. Czas to sobie powiedzieć. Czas to sobie powiedzieć. Szkolna lista była jakoś od jednego z pierwszych programów i Kasia, bo w ogóle my razem tutaj stanowimy ten trzon najdawniejszy. To o nas się mówi, że ci co od 10 lat tak, i tak dalej. Tak, o nas właśnie. I Kasia pojawiła się jako piosenkarka rockowa, tak, jednego z zespołów, które pojawiły się w szkolnej liście. Zobaczymy. Było dobrze, to znaczy było widać, że dziewczyna ma naprawdę talent, jest dynamiczna, ale do kamery, a nie do wokalu, tak chyba. Mówiąc krótko, ja wam powiem, jak to było. To było tak, że ja już nie będę opisywać tego całego zbiegu okoliczności i przypadków, dzięki którym nagle znalazłam się z jakimiś chłopcami, którzy grali rocka, bo wszyscy moi znajomi z tamtych czasów pamiętają mnie z gitarą klasyczną, jak śpiewam jakieś nastrojowe ballady, a tego w ogóle nie umiałam. Co niestety dało się zauważyć, ponieważ tak potwornie fałszowałam, ale tak strasznie fałszowałam na tym nagraniu, że tego się w ogóle nie da opisać. I kiedy wróciłam do domu, moja mama obejrzała program, to mówi tak: no cóż, moje dziecko, taka zmartwiona, jakby ci to powiedzieć, jeżeli chodzi o głos, to jesteś dosyć fotogeniczna. No i to się w jakiś sposób sprawdziło, bo już zostałaś w zespole i potem to się okazało, że ja wiem mniej od ciebie. I potem, niezupełnie tak się okazało, po prostu Saszka był zupełnie nie do przebicia, a radziliśmy sobie razem wspólnie świetnie, ale trzeba dodać, że my dlatego wam towarzyszymy we wszystkich tu kolejnych piątkach, dziesiątkach i piętnastkach, że za naszych czasów, z przeproszeniem, to było zupełnie inaczej. Myśmy po prostu byli przez cały program, przez 5, 10 i 15 latki i był właśnie jeden, dwoje ja właściwie opiekowałem się głównie listą, szkolną listą przebojów. To był taki program pięciolatki, to teraz pewnie nie mogą wierzyć, że nie było
żadnego radia komercyjnego, nie było 5 czy 6 kanałów na UKF-ie, słuchało się listy przebojów programu trzeciego. To było takie, wielkie wydarzenie. Wieczorem była lista, co sobotę słuchało się, nagrywało się piosenki. To były zupełnie inne czasy, inna muzyka była. Muzyka przez te 10 lat to się tak od podszewki wręcz odwróciła. I te zespoły, które wtedy były na topie, były najbardziej popularne, zaczęły pojawiać się w szkolnej liście. I pamiętam, że pierwszy program to byli sami amatorzy, to znaczy dwa zespoły amatorskie. Ja się męczyłem potwornie, bo ja byłem trzecim amatorem w całym tym przedsięwzięciu i strasznie, strasznie to przeżywałem. A pamiętasz pierwszy zespół, który przyszedł do profesjonalny. Tak, to był Manam. Pamiętam, że to był Manam, tak, i to jakby dzisiaj... Jak ty się czułeś, słuchaj, mocno. Oj, czułem się dziś, jak weszli, znaczy jackowscy weszli do studia. Mamy, tak. Oni weszli do studia. I pamiętam, że jak to, ja mam rozmawiać z Jackowskimi, strasznie to przeżywałem, ale potem bardzo, bardzo tak, chyba nawet za dynamicznie wtedy prowadziłem ten program, żeby tak dobrze, dobrze wypaść. Tak, to był amatorski. Ja też to strasznie przeżywałam, ponieważ wtedy ta Kora była taką moją idolką, ja strasznie kochałam się w Manamie i postanowiłam, że ponieważ w ogóle nigdy w życiu nie śpiewałam rocka, nie umiałam tego robić, to że będę taka jak ona, a w szczególności ćwiczyłam takie... Ona zaraz to na pewno pokaże. Nigdy mi to tak fantastycznie nie wyszło, jak i, ale taka starałam się być właśnie taka, tak samo jak ta Kora. No i... To był cały dramat. On się zresztą jakoś... Jeszcze powiedz, jakie grafomańskie te teksty. Teksty były straszne, ale w ogóle działa się rzecz przedziwna. Dlatego, że tak, przed nagraniem, zanim ruszyły kamery, amatorzy i profesjonaliści rzeczywiście stali, rozmawiali o fachowo muzyce, a jak wy to gracie, a my to tak robimy, a to tak, a tutaj jest takie bicie, a tutaj... Znakomita rozmowa. Po czym? Jest sygnał akcja i cisza. Ja jakieś takie pytanie muszę zadać w ogóle dziwne, niepasujące do poprzednio przerwanej rozmowy. Oni dużo lepiej rozmawiali, to zresztą zależało od zespołu, ale bardzo było trudno tak jakąś rozmowę prowadzić. Ale powiedz też, Piotrek, że ty prezentowałeś w tej szkolnej liście przebojów również te, zarówno te amatorskie zespoły, jak i te profesjonalne. Pamiętam, że oprócz Manamu było bardzo dużo zespołów, była Budka Suflera, był Lombard, było Lady Punk wtedy, bardzo dużo i czasami bywało, że te zespoły amatorskie potem kontaktowały się z tymi profesjonalistami. Kiedyś spotkałem jednego, zupełnie przypadkowo, jednego z gitarzystów, który mi powiedział, że coś tam, ten kontakt, który zaczęli w studio, to nawet potem dalej jakoś trwał. To chyba była muzyka młodej generacji, prawda? Tak to się nazywało? Tak chyba można byłoby to nazwać. No to teraz zobaczymy, czy rozszyfrujecie te zespoły, które zaraz puścimy na telebimie. Czarna różyczko, zerwę cię na piesi. Ma imię Daniel, ale jak się nazywa? Kasiu, jakie te rzeczy pamiętasz? Bo on był dobry, on był rzeczywiście dobry. Takie reggae grał, to wtedy nie było bardzo. Ja już nie pamiętam, jak oni się nazywali, nie pamiętam. Sasza, tutaj to... Da? To nie skąd, to był zespół... Nie, Da był później. Nie powiem wam, nie umiem wam powiedzieć tego. To jest... To jest głosowy stół, nie? Czy to jest? Skąd to jest? No, ładna historia, zaraz się okaże, że... Nic nie mamy. To śmietana, to jest śmietana. Bardzo ciekawy program był. On opowiadał bardzo dużo o harmonii, o prawidłowym improwizowaniu, o improwizacji. To było, pamiętam, fajne. Pokazywał mi gitarę, którą robił mu polski lutnik, tak gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości. Czy to nie jest Lombard? Nie, to nie jest Lombard. Co to jest? Co jest? Słuchajcie, niezbyt znamy się na muzyce. Ale tak, aż straszne, bo próbuję sobie przypomnieć. Pamiętam to nagranie. No. Nie, skąd? Clinch to jest chyba tak. Brawo, to był Clinch, tak. To jest kniat. Co to? To jest. Czy to jest? Języczek wagi. To śmieszne, wiecie, co śmieszne jest, że pamiętam lepiej piosenki, jak nawet fragmenty tekstów niż nazwy zespołu. Już
wszystkich umiałeś wymienić z rękawa w ogóle. Tak, a to no jednak. Ile temu, ale na gitarze dalej gram. Wprawdzie towarzysko, ale na przykład w pracy, gdzie teraz jestem, tak właśnie, się jakoś... A gdzie pracujesz? Dwie rzeczy naraz, to znaczy pewnie gdzieś tak w okolicach momentu, kiedy będziemy oglądać nasz program, będę świeżo po obronie pracy dyplomowej na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Jak była piąta rocznica naszego programu, rocznica pięciu lat, to opowiadałem o tych studiach i tak dobiegły one szczęśliwie końca. Natomiast w ogóle od pewnego czasu pracuję jako grafik w firmie, która projektuje grafikę komputerową, to znaczy opracowanie gazet, czasopism przy użyciu komputerów. Ciekawa praca, a najsympatyczniejsze jest to, że tam po pierwsze wszyscy są raczej młodzi i bardzo dużo osób gra na gitarze. Po skończonej pracy sobie gramy, a gitary, a to miło jest, bo gitary stoją w sobie, że tak powiem, klienci widzą, że one tam są u nas i wszyscy się dziwią, a potem im się to podoba, co mi się też podoba, że oni to lubią. A Kasiu, a ty powiedz mi, bo wiem jedno, że to z tego mamy stwierdzenia, to się okazało, że rzeczywiście jesteś fotogeniczna i tak już wiesz, poszło. Ja tego nie wiem, a w każdym razie rzeczywiście, kiedy skończyłam studia w Krakowie i przyjechałam z powrotem do Warszawy, to jeszcze zagościłam na moment w programie 50-15, ale już wtedy jako próbowałam robić swoje materiały, a potem bardzo szybko rozpoczęła się taka wspaniała przygoda, która trwała prawie dwa lata z obserwatorem. Najpierw to był obserwator telewizyjny, taki dziennik telewizyjny, który próbowaliśmy zrobić trochę inaczej niż do tej pory było. Oczywiście on miał wiele wad i wiele również zalet, który się skończył i potem zaczęliśmy robić gazetę. A w tej chwili współpracuję z telewizją edukacyjną, którą to współpracę bardzo sobie chwalę, jest bardzo miła. Robię to od niedawna. Jesteśmy wszyscy razem i proponuję, żebyśmy utrwalili to na zdjęciu. Ale poczekajcie, słuchajcie, ja was błagam. Ja mam zdjęcie. Czekamy. Przyniosłam zdjęcie, nie. które robiliśmy sobie tak. Nie. To jest to zdjęcie. Myśmy je robili wiele lat temu. Nie wiem, kto pamięta, ile to było lat temu. I pamiętam, że ja byłam strasznie wściekła. Zaraz je pokażemy. Byłam strasznie wściekła, bo zawsze chciałam koło Saszy. Koło Saszy. To jest jedyna sytuacja, żeby opowiedzieć o naszym planie. Tak. No i teraz go zrealizować. Tak. Bo nasz plan był taki, żeby się kiedyś chodzić. Sasza, pokażemy im się, żeby im się kiedyś pokazać w całości w kadrze, żeby oni spróbowali, nasi kochani operatorzy, zrobić tak, żeby objąć w jednym kadrze w całości, od stóp do głów, mnie i Saszę. Oni tego nigdy nie zrobili, bo to jest bardzo trudna sztuka. A tutaj jest to zdjęcie, na którym ta sztuka również się nie udała. Myśmy próbowali to zrobić, myśmy próbowali stanąć koło siebie, ale okazało się, że jeden z dziesięciolatków jest wyższy ode mnie i stanął między mną a Saszą. W związku z tym teraz pokazuję to zdjęcie, na którym patent polegał na tym, że każdy wyższy trzymał palec nad głową niższego. I mało tego, mam taką propozycję, żebyśmy w tej chwili... To był mój pomysł. To był tak, to tak, był twój pomysł, Piotrek. Znowu możemy go... I myślę, żebyśmy w tej chwili to zrobili to samo i zrobili sobie zdjęcie. No tylko ja nie chcę być na końcu. Nie, Sybilla przed tobą. Sybilla. Rafał. Karolina, bo miejsca na ciebie nie ma. Cześć! Chodź tu do nas. Chodź, Karolina. No jak cię? Ona to jest wyższa. Ona jest wyższa. Przesłać wam pozdrowienia, tylko nie wiem, czy będę mógł osobiście, bo jeszcze nie wiem, czy się wybieram, czy nie wybieram. Jako głos, pamiętacie może ci starsi, potrafiłem w ciągu dwóch minut znaleźć się na drugim końcu świata i może dokądś polecę, może będę oglądał dzieci w innym kraju. Może mi się coś takiego przydarzy, więc nie wiem, czy będę osobiście, ale bardzo bym chciał was wszystkich pozdrowić. Tutaj może napiszę.
tylko teraz nie będę pokazywał, bo to dopiero jak dojdzie do was, to jest ważne. Napiszę, że was wszystkich bardzo pozdrawiam. I chociaż głosy nie bardzo dobrze piszą, to spróbuję do tego taki kwiatek narysować. I podpiszę głos. No bo byłem głosem. I teraz schowam to do koperty, żeby nigdzie nie zginęło. To jest chyba pierwszy przypadek, że głos wysyła list. Jeśli mu się uda, to schowam. I kiedyś to się lizało listy, a teraz proszę, jest taki wynalazek, że wystarczy. O, już nie trzeba. Zresztą głosy nie mają języka, także nie liczą. I to wrzucę do skrzynki i to będą moje pozdrowienia dla was wszystkich i podziękowania za to, że pamiętaliście. Jeżeli się kiedyś spotkamy w jakimś programie telewizyjnym, to pamiętajcie, że ja o was pamiętam. Szczęścia, które jest tu sobą.